Jesteśmy w miejscu jak każde inne, ale czy na pewno? W tym miejscu rozegrał się ludzki dramat, a może komedia? Halo? Pizzeria? Słucham? Ciao. Halo? Dzwonił się pan do pizzerii? Czym mogę służyć? Chciałbym zamówić dwa sobieskie. Słucham? Dodzwonił się pan do pizzerii. Dużą prosciutą. Ulica. Zenek! Sekundę. Zenon! Gdzie my jesteśmy? Zamawianie pizzy musi być nudne. Zobaczmy teraz, jak zamawiają pizzę osobniki kwalifikujące się do nagrody Darwina. Dzień dobry, pizzeria. Słucham? Halo? Over. Tak? Czy linia jest bezpieczna? Over. Jest. Co proszę? Jak jest, jak nie jest? Co proszę? Over. To ja się pytam, co proszę? Ja proszę pizzę z ananasem i pilnikiem. Z czym? Nie mamy. Szlak. A co macie? Over. Mogę panu polecić... z pieczarkami i cebulą. Niech będzie. Dobra. Ale pamiętaj, ma być dużo tych muszłomów. I ta rozmowa zostaje tylko pomiędzy nami. Over. Sytuacja właśnie przedstawiona przedstawiła osobnika, którego fachowe określenie określa nazwa tajny agent. Jak można było zauważyć, zauważyliśmy bardzo tajemnicze zachowanie otóż tego osobnika. Czy to miał jakiś wpływ na naszego pracownika pizzerii? Zobaczmy kolejną sytuację. Witamy, pizzeria. Dzień dobry, czy to jest pizzeria? Tak, właśnie to powiedziałem. Na pewno? Nie. Cholera, zaś pomyliłem numer. Ale to pizzeria. Co mnie w balona robisz? Przejdźmy do rzeczy. Co podać? Co tam macie? Margarita, capricciosa, peperoso, toskana, królewska, wiejska, farmerska. Przepraszam, może pan powtórzyć? Zamyśliłem się. Margarita, capricciosa, peperoso, toskana, wiejska, królewska, farmerska, hawajska. Jeszcze raz? Margarita, capricciosa, peperoso, toskana, wiejska, farmerska, królewska, hawajska. Co jeszcze? Poproszę margaritę, jakąś kolę, może pan sos dorzucić. Ile teraz wyjdzie? 100 peso z 66 srebrników. No dobrze, w porządku. Halo? Przepraszam, zgubiłem się. Proszę się znaleźć. Nie umiem. Zaraz sobie poradzimy. No to może poda pan adres, a my podejdziemy za 20 minut. No oczywiście, ulica 310 Pułku Żołnierzy Armii Krajowej walczących w bitwie pod Węglowem w szlachetnej wsi Zarzeczu Odry, gdzie gerwazy z niejednego piesa chleb jadł. Numer 15. Może pan powtórzyć numer? Numer 42. Okej, okay, będziemy za 20 minut. Dziękuję. Tu mamy klasyczny przykład klienta idioty. Scena przedstawia osobnika, którego trafnie nazywa się idiotą. Jak widać, widzimy idiotę. Nie trzeba przypominać, że taki idiota na stałe zapisze się w pamięci i psychice naszego pracownika. Ale zobaczmy dalej, bo dalej może być tylko ciekawiej. Peace! Tak, właśnie! Chroń się naszych braci! Chroń się drzewa! Przyrodę! Dzień dobry, Peter. Słucham. Chciałbym zamówić pizzę. Jaką? Co pan proponuje? Proponujemy prosciutto. Prosciutto? Ja myślę, zabić zwierząt, żeby ją zrobić, a? Setkę? No to może fungi? Myśli pan, że uczepiłem się zwierząt? Że jak wegetarianin, to nie możemy polecić pizzy z mięsem? O nie, teraz mi ściskasz jakąś z warzywami i owocami, ta? To jest dyskryminacja. Ja pan powiem, jaką chcę pizzę. Ja chcę pizzę bez mięsa, bez warzyw, bez owoców, bez sosu. Z polu do pizzy nie sprzedajemy!
tutaj widzimy klienta, który koniecznie musi przekazać swoje racje i narzucić swoją ideologię. Takiego osobnika nazywamy otóż nie nazwą, a raczej określeniem. Jest nim, musisz mnie wysłuchać. Żartobliwiej nawet, musisz mnie wysłuchać albo urwę ci nogi. Czy to miało wpływ na naszego bohatera? Ocencie sami. Jednak podpowiem wam tylko, że z pewnością miało. W czasie skrupulatnej ewaluacji obejrzymy kolejną traumatyczną scenę z życia dzielnego sprzedawcy pizzy. Halo? Chciałbym zamówić pizzę. Jaką? Halo? To znowu ja! To jaką pizzę chciałby pan zamówić? Halo? To znowu ja! To jaka ta pizza ma być? Halo, to znowu pan? Nie. A, przepraszam. Ha, to znowu ja! Naszym klientem był człowiek. Człowiek, który nie widzi sensu zamawiania pizzy, a tylko sens, jakim jest. Nie bójmy się tego słowa, właściwie trzech, robienie sobie jaj. Jak się zwracasz do starszego stopnia? Ja tylko pizzę sprzedaję. Bardzo dobrze. Właśnie pod osłonie. I jaką pan sobie życzy? Kwestionujesz mój wybór! Jeszcze pan żadnej nie wybrał. No tak, oczywiście. Chciałbym zamówić pizzę Napoleona, Carrabinola, Pepe Storre i Bombolonese. Chyba Neapolitana, Campagnola, Pascatore i Bolognese. Tak właśnie powiedziałem. Ma być tu błyskawicznie. To znaczy? To znaczy, jak nie będzie, to zrównam do pizzerii z ziemią. Zrozumiane, towarzyszu? Yes, sir. Osobnik czy też człowiek przedstawiony w ostatniej sytuacji jest typem, który uważa się za lepszego. Sądzi on, że może rozkazywać innym, co jest błędem. To właśnie tacy ludzie powinni zwracać szczególną uwagę na to, co mówią i jak się zwracają do innych. Ostatecznie to właśnie on wykończył mentalnie naszego bohatera. Jedź mi stąd! Pizza!